Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, moi drodzy, jeszcze niedawno taki tytuł, jak zrobiłem na tym filmie, no prawdopodobnie mógłbym wstawić tylko 1 kwietnia, prawda? No ale czasy się zmieniają, gry idą do przodu, grafika idzie do przodu, usprawnienia, upiększenia i tak dalej, i tak dalej. No i w chwili obecnej wydaje mi się, że to już. No, raczej War Thunder będzie musiał z grafiką gonić za wotem, a nie odwrotnie. Często pojawiają się pytania o porównanie, jakiś filmik z porównania. Taki filmik na pewno zrobię. Natomiast moi drodzy, jedna ważna rzecz musi być no, przyswojona przez was. Mapa w wocie tak naprawdę nie równa się mapie w War Thunderze, ponieważ w wocie. Muszą zagospodarować powiedzmy obszar kilometr na kilometr, prawda? W Wortanderze oczywiście są też małe mapy, ale też są duże, jakieś takie wielkie kilka razy, czy może nawet kilkanaście razy większe niż w WOD. I tutaj pewien problem się pojawia. Jeżeli macie do zagospodarowania maleńki obszar to tak naprawdę możecie się skoncentrować bardzo mocno i przemyśleć każdy krzak, bo tak właśnie jest mapa w wocie zrobiona. W World of Tanks nie ma krzaka, który stoi sobie, bo po prostu jakiś tam gościu stwierdził, że tu jest łyso, to damy tu krzak. Absolutnie nie. Każdy krzak wpływa na gameplay bardzo, bardzo yy, mocno. W Wortanderze nie mogą czegoś takiego zrobić, ponieważ, no nie wiem, musieliby tyle razy, ile razy większa jest mapka. Tyle razy więcej pieniędzy, czasu i tak dalej poświęcić. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Jeżeli nie, to mogę przytoczyć gry po prostu jakieś takie. Jeżeli macie grę sandboxową, no to dużo jest elementów kopiuj-wklej, mapa jest przepotężna, rozległa, trafiacie ciągle na te same rzeczy w różnych konfiguracjach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie do czynienia z grą, powiedzmy, nie sandboxową, czyli zwyczajną na przykład strzelanką, korytarzówką tak zwaną, bobslejówką, no to tam to wszystko może być o wiele, wiele bardziej dopracowane, ponieważ jest mniejszy obszar do zagospodarowania. Niemniej jednak w chwili obecnej, no jeżeli porównamy sobie nową grafikę z serwera testowego VOTA i grafikę z War no to... Już niestety wydaje mi się, że przynajmniej piękno krajobrazu jest po stronie Wota. Każdy kto gra, chyba nie zaprzeczy. Jest też druga strona medalu. Otóż wydaje mi się, że wydajność cały czas jest po stronie War Bo jeszcze mi nigdy, że tak powiem, gra War Thunder nie zwalniała za bardzo. A wot już się zdarzało i od razu też wam powiem, że ostatnia właśnie ta aktualizacja, która jest teraz na testowym, no przyszła aktualizacja, trzeba było powiedzieć. Bardzo długo mi się doczytuje z twardego dysku tego typowego HDD. Dobra, ale zaczynajmy, o co chodzi. Otóż ślimaki gadziny postanowili troszeczkę jednak usprawnić swój silnik, dodać jakieś nowe efekty, aby to lepiej wyglądało. I tutaj pojawiły się dwa artykuły ze zmianami, jakie teraz będą wprowadzone do silnika. A więc po pierwsze to mapowanie przemieszczania błoto oraz kałuże. Właściwie te rzeczy zostaną dodane. Najfajniej by było moim zdaniem, żeby oni się skoncentrowali zamiast na takich rzeczach na zmianie na przykład roślinności. No bo widzicie te drzewa jak one wyglądają. Tak naprawdę, żeby uzyskać bardzo ciekawy efekt, to Geijin musiałby zrobić na tak rozległe mapki, ja nie wiem, ze 100 modeli pewnie nowych drzew, bo tutaj takie są wiechcie powtykane tylko. Na czym polega to mapowanie? Zobaczcie, tutaj jest przed zmianą, a tutaj jest po zmianie. Mamy do czynienia z cieniami, z nierównościami. Jeszcze raz zobaczcie, tutaj jest dosyć taka płaska, równa droga, no, tu coś się dzieje, ale to jest wiadomo, że tekstura, troszeczkę jakieś cienie są, natomiast jeżeli to zmienię, no to widać, tak jakby bardziej były wypukłości, a tu na drodze to już zupełnie to widać. Teraz tak, błoto i kałuże to jest najciekawszy efekt moim zdaniem, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, tu jest to pokazane czyli po prostu panowie mieli suche drogi, a dodają kałuże kałuże no fajnie wyglądają, zwłaszcza jak po deszczu szczerze mówiąc grając w War nawet nie zwróciłem uwagi na to, że nie ma kałuż na ulicach ale efekt najciekawszy i związany z tymi kałużami to jest to że one będą mogły być deformowane poprzez nacisk gąsienic to jest bardzo fajnie pokazane tu, zobaczcie normalnie jest tak, a później będzie tak Czyli, tak jakby kolejny wypełnia woda, i to jest fantastyczny, moim zdaniem, efekt. Także, jeżeli oni zrobią tak, że kałuża będzie mogła być, że tak powiem, kształtowana poprzez jeżdżące pojazdy, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. O, tutaj też jest porównanie: do tej pory było tak, a teraz będzie tak, czyli jakaś woda stojąca na tym będzie pododawana. Tu jeszcze jest jedna rzecz czasowe wygładzanie krawędzi. To jest też ważne, ponieważ często wnerwia nas tak zwane migotanie. Ja to może odpalę. Zobaczcie. No to musi być jakoś na. Kurczę, już jest na Full HD. O, zatrzymam. Zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje. To jest po prostu bolączka wielu gier. Jeżeli jest dużo drobnych przedmiotów i jakieś takie przesuwanie kadru, to po prostu widać w gałązkach takie migotanie. Strasznie to wnerwia. Widzicie tu? A teraz zobaczcie ta sama scena tutaj. Migotania absolutnie nie ma. O, a w tym miejscu idealnie to widać. No, właśnie. Bardzo fajny efekt, bardzo mi się to podoba. To migotanie, pamiętam, zawsze jakoś na wzrok mi tak działało, że w grę tego typu nie mogłem długo grać, bo od razu gały wylatują. Kolejna rzecz, którą zrobili, to nowe wygładzanie krawędzi. No są to takie zmiany raczej kosmetyczne, ale jednak tekstura tego muru, nie wiem, czy to można powiększyć. Pokaż obraz? Nie. To, to się nie, nie, nie zrobi tak. W każdym razie różnica jest właśnie tutaj pokazana na teksturze. No i to wygładzanie powoduje, że tu, tutaj jest tekstura ostrzejsza, bardziej taka wypukła też z tego co widzę. Także jest dodane kilka nowości. No ale moi drodzy, uważam, że tutaj zmiany powinny być troszeczkę większe. W przypadku map z Wortandera, tak dużych map, no niestety, ale muszą dorobić różnego rodzaju roślinności, moim zdaniem, żeby, żeby mapka bardziej zróżnicowana była, po prostu. Także tutaj jest dużo pracy, aczkolwiek przy takiej ilości budynków na niektórych mapkach, to ja nie wiem, czy gadziny w ogóle zdecydują się na jakieś zmiany, bo tak naprawdę musieliby przerobić każdy budynek. Czy te nowinki są podyktowane konkurencją? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że War Thunder nie jest konkurencją dla Wota i WOT nie jest konkurencją dla War Thundera tak naprawdę. Te gry po prostu będą współistniały obok siebie i nic tego praktycznie nie zmieni. Zawsze znajdą się gracze, którym bardziej będzie odpowiadał styl gry w War Thunderze Znajdą się też gracze, którym będzie odpowiadał bardziej styl gry World of Tanks. Także wojenki, co jest lepsze, szczerze mówiąc, mało mnie kręcą, chociaż każdy film yy, <grywki> powoduje jakąś tam mini burzę w komentarzach. No nie wiem, może za jakiś czas zrobię wam porównanie grafiki ale przypominam, że to, co mamy w woc na razie jest na serwerze testowym, prawda? Więc trzeba poczekać, aż to wejdzie, bo to wcale nie jest powiedziane, że wejdzie. Znaczy, no niby na 100% wiadomo, że wejdzie, ale poczekajmy, jak na zwykły serwer wejdzie nowa grafika, to wtedy dopiero porównanie graficzki można zrobić. A może wcześniej? Zobaczymy. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.